Jestem człowiek warga, jestem w ch... zabiegany. Cześć, jestem Marcin i zapraszam Was na Zabiegani.TV. W dzisiejszym odcinku wybiorę się na wspólny jogging z Maćkiem Dąbrowskim, znanym również jako Człowiek Warga. Ej, z Tobą nie będę nagrywał! Dobra, chodź pobiegniemy najpierw. Rozgrzejmy się trochę, żebyś potem nie marudził, że nie biegałeś w ogóle. Ostatnio biegałem na treningu, zwykle biegam w kółko dookoła worków, które tam wiszą i to nie są worki mosznowe, bo zdarza mi się ostatnimi czasy trenować trochę boks i no zawsze jest potrzebna rozgrzewka, czyli coś, czego najbardziej nienawidzę. No nie, dobra, przepraszam. Najbardziej nienawidzę tego, co jest po treningu, czyli tutaj jeszcze cardio porobimy, te 20 minut. Ja także trenowałem koszykówkę i trenowałem kosza przez, nie wiem, 4 lata. Miałem być pierwszym zawodnikiem polskim w NBA. Gortatem tak. Nie zostałeś, dlaczego? A najgorsze jest to, że Gortat jest mój rocznik w dodatku, 84. Dobra, musimy teraz zmniejszyć ten tempo, bo... Tempo, się zapowietrzyłeś. Ja nie uprawiam takich dystansów. Nie ma problemu. Wiesz, no jakby nie było, to jest 400 metrów, no. Prawie jakbyś na autobus wie. Ja lubię chodzić, a ja naprawdę lubię chodzić. Najbardziej lubię chodzić, jak wychodzę z knajpy i stwierdzam, a pójdę pieszo do domu. Lubię chodzić po mieście, lubię sobie włączyć muzykę i lubię przeżywać taki swój teledysk, wiesz. May I have your attention, please? Biec, ja nie umiem biec, ja nie lubię biec. Ja mogę biec spod kosz w jedną stronę, w drugą stronę. Szybkie sprinty, spoko. Interwałówka? Tak. Dobrze, to interwałówka, do tamtego słupa. Dwa słupy. Którego? Do tego. Raz, dwa, trzy, jedziemy. Dostałem pseudonim na obozie Tic Tac. A to dlatego, że jak biegłem, to zademonstruję, to biegłem tak. Tak, 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 to ja Tic Tac, a to mój mały świat. Tic Tac. Nie wiem czemu, ale tak mi głowa latała i tak się kiwałem na boki, więc... Czyli bujasz się jak Rezus. Trochę tak, no. Bujam się jak ci czarni w tych teledyskach wszystkich. Czy możesz powiedzieć, że jesteś zabiegany? Jest zabiegany. Mój dzień zwykle wygląda tak, że nie idę spać. W sensie, że ciężko powiedzieć, kiedy zaczyna się dzień, bo nie idę spać na przykład, bo montuję jakiś materiał. Montuję go do 7 rano, wtedy... O godzinie 7 prowadzę moje dziecko do szkoły, na 7, na 8 go prowadzę. Wracam do domu, montuję jeszcze ten materiał gdzieś tak do godziny 11. Włączam render i eksport i w tym czasie idę się zdrzemnąć na 2 godziny. A potem włączam wrzucanie go na YouTube'a i też idę się zdrzemnąć na 2 godziny. Ja mam problemy techniczne ze Snapchatem. To są 3 problemy techniczne. Pierwszym problemem jest to, że zawsze mi się kończy bateria w telefonie. Drugim problemem jest to... Tutaj producenci powerbanków, podsyłajcie Maćkowi. Już mam was 10, ale to nie ma znaczenia, bo ten powerbank też trzeba mieć ze sobą i musi być naładowany, nie? Drugim mankamentem jest to, że kończy mi się przesył 3G i tak gdzieś w połowie miesiąca. Limitowany? Tak, mam limitowany przesył 3G. To już wiesz, w dzisiejszych czasach... To... Ja wiem, ale mam taką umowę jeszcze, która rok trwa z tą firmą, nie powiem jaką. I trzecia rzecz, bardzo nie lubię ograniczeń, które daje Snapchat, mianowicie tych 10 sekund, że tylko 10 sekund tak naprawdę możesz nagrywać materiału. Snapchat jest, dla mnie powinien się nazywać bezpłętnik, bo zwykle kiedy nagrywasz coś i coś ma być na Snapchacie fajne, śmieszne i tak dalej, ma mieć jakąś puentę, to nagle się ta puenta urywa w tym momencie. W tym momencie, w którym już się kończy to nagranie 10-sekundowe. No, więc, czyli Snapchat nie. Snapchat nie, czyli nie snapujesz, no ale przeglądasz... Korzystam z Snapchata. No dobra, no ale powiedzmy, że to nie jest coś, przez to jesteś zabiegany przez przygotowanie, przez kręcenie, przez montowanie, YouTube jestem zabiegany przede wszystkim. Czy jesteś pracocholikiem? No k***a, niestety właśnie to wychodzi na to, że jestem. Tylko, że to nie jest taki pracocholizm, że ja się czuję z tym źle i w ogóle to mi ogranicza wszystko dookoła i tak dalej. Nie, bo to mi daje mega energię. Oczywiście, że zdarza się, że ktoś tam jakimś hejtem rzuci i tak dalej, ale już coraz mniej te hejty są widoczne, bo ludzie już jakby zrozumieli, że nic z tym nie wskurają, że, bo te hejty i tak zwykle nie były hejtami, tylko były takim głupim, dziecięcym trollingiem. Czy uważasz się za człowieka sukcesu? Nie, jeszcze nie. Jakie rzeczy, doświadczenia w Twoim wcześniejszym życiu uważasz za te, które były najistotniejsze w Twojej drodze do sytuacji, w której obecnie się znajduje? Tak, jadąc z sentymentem, na pewno śmierć ojca kiedy miałem 15 lat, bardzo mnie zmieniła. I to, co ale nie przeszkadza ci to nakręcić filmik na jego grobie, kiedy ojciec opowiada suchar. Ale właśnie o tym mówię. Rewelacja. Właśnie o tym mówię, że ona mnie zmieniła pod tym kątem, że jakby zacząłem być bardziej samodzielny, to po pierwsze, i też zacząłem bardziej... artystycznie to jest złe słowo, ale tak jakby wizjonersko, kreatywnie podchodzić do życia, do rzeczy, które robię. Zacząłem pisać wtedy opowiadania, strasznie dużo opowiadań, wtedy pisałem wiersze jakieś i tak dalej. I zacząłem się bardziej rozwijać pod tym kątem tego, że już wiem, co chcę w życiu tak naprawdę robić, bo się czuję w tym dobrze i się w tym odnajduję. Kiedy mnie zwolnili z pierwszej pracy, czyli z MTV, kiedy mi powiedzieli, że no ja się nie jesteś młodzieżowy. Nie jestem młodzieżowy, nie nadaję się do tego, że nie nadaję się przed kamerą, za kamerą, że w ogóle że jestem ch... Bardzo możliwe, że też to zabrzmi troszeczkę oklepanie, no ale narodziny Tymona, no, które jakby spowodowały, że też musiałem się zmienić jako człowiek. Musiałem zmienić pewne swoje przyzwyczajenia, musiałem stać się bardziej stabilny. Ojcem, musiałeś stać się ojcem. No tak, i przede wszystkim musiałem stać się konsekwentny i no regularny, że wiedziałem, że pewne rzeczy, no i zasadniczy, musiałem wprowadzić pewne zasady w swoim życiu. Najważniejszą dla mnie rzeczą w życiu jest być dobrym człowiekiem. To też znowu jest oklepane i tak dalej, ale taka jest, te najbardziej oklepane prawdy są, sprawdzają się w 100%. Jestem gościem, który nie znosi, dla mnie najgorszą funkcją, jaką kiedykolwiek mógłbym sprawować, jeżeli chodzi o media, to jest bycie kierownikiem produkcji. Po prostu... Paradoksalnie biegunka, nie powinna się nazywać biegunka, bo jak masz biegunkę, to nie pobiegniesz. Tylko jak idziesz, ściskasz pośladę i idziesz. To jest taki Robert Korzeniowski, nie? To jest taki style troszeczkę, nie? Taki chód. To jest wtedy chodzonka to powinno być, a nie biegunka. Nie biegunka, tylko chodzonka. To jest dobry pomysł. Ale jak miałbyś wytypować twoim zdaniem, czy spośród znajomych, nieznajomych, trzy najbardziej zabiegane w życiu osoby? Kto to by był? Kompletnie, wiesz... Jarosław Kaczyński. Najbardziej zabiegany. Tak. Zaprosimy do programu. Ojciec Rydzyk z tacą, to tutaj jest najbardziej zabiegany. Jest zabiegany. A ze znajomych, którzy tak najwięcej w sumie pracują... Kogo ja mógłbym ci wytypować? Izaka można by było wziąć na bieganie. Izak jest gościem, który siedzi po 8 godzin w swoim... Co prawda biega, ale w innej formie. W Counter Strike'u biega to on robi ultramaratony. Endomondo włączają po prostu dziennie ultra zrobione. To prawda, no. Jej. Dobra, Maćku, nie męcząc więcej, dziękuję ci serdecznie za wspólny jogging. No i takie... Ja się zmęczyłem. Tam klikajcie. Tu? No nie, z drugiej strony to będzie. No, tu klikajcie. No i tyle. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye. Hello.